Witajcie ponownie, z tej strony Daria Dąbrowska z Rodzicielskiego Domu Kultury. Pokażę Wam dzisiaj kilka balonowych wariacji. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Zacznijmy od samolociku. Potrzebne nam będą balony. Wybiorę jeden kolor, na przykład niebieski. Pompka do pompowania i marker do narysowania okienek. Zaczynamy. Zostawiamy mniej więcej 4-5 palców. Zawiązujemy. I zaczynamy. Odsuwamy się z naszego balona. Zaczynamy od kabiny pilota. Następnie robimy jedno skrzydło. Zakręcamy mocno, 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 mocno. Drugie skrzydło. Staramy się, żeby były takie same. Teraz muszą się te skrzydła ładnie trzymać. Zakręcamy niewielki balonik. Musimy zrobić jeszcze jeden taki balonik tu od dołu. Tu zostawiamy miejsce na pasażerów. Na narysowanie okienek zakręcamy taką niewielką kulkę i obracamy wokół własnej osi. Prawie gotowy. Możemy wziąć teraz marker czy długopis nawet i dorysować kabinę pilota oraz okrągłe okienka. I gotowe. Kolejną rzeczą, którą dzisiaj zrobię z balona, jest dinozaur. Potrzebujemy jednego balona. Wybrałam kolor pomarańczowy. Zostawiamy też około 4-5 palców wolnego miejsca. Zaczynamy od, tym razem od tyłu zwierzątka, od ogonka. Mała kulka i z naszym ogonkiem. Robimy niewielkie baloniki. Na nogi da się go pomagować. Teraz robimy dinozaurowe kolce. Zakręcamy małe baloniki, cały czas trzymając tutaj ten pierwszy. I kolejny. Staramy się trzymać w rączce wszystkie te baloniki, żeby się nie odkręciły. Teraz przekładamy to, co nam zostało, przez środek tego tułowia, żeby wyszło nam coś takiego. Tu się trzymają fajnie kolce, a tu nam został jeszcze kawał balona. Robimy znowu małe nóżki. I została nam długa, długa szyja dinozaura. Możemy tu uformować. Bierzemy marker. Staramy się dorysować kolce naszemu dinozaurowi. Przydałby mu się też oczy i szeroki uśmiech. Nasz dinozaur jest gotowy do zabawy. Ten długie rządy. Potrzebujemy żółtego balona, markera oraz pompki. Pompujemy balon, zostawiając mu więcej miejsca niż w przypadku innych zwierzątek. Zaczynamy od główki pszczółki. Jedno skrzydełko. I drugie skrzydełko. Nasza pszczółka właściwie już jest gotowa. Zostawiliśmy długie, długie rządło. Możemy dorysować jej teraz markerem. Z mojej strony to już wszystko. Zrobiliśmy dzisiaj dinozaura, samolot oraz pszczółkę, która niestety nam odleciała. Dziękuję za miłą zabawę i powodzenia w kręceniu takich cudowności.